Wojciech Wierzbicki po batalii roku moim zdaniem w K1 i to po prostu tego tytułu nikt wam nie zabierze. Wojtek, najpierw gratulacje za wielką walkę, a teraz chciałam cię zapytać o twoje wrażenia na temat przebiegu, no i potem już po prostu o utracony pas. Wiadomo, że najbardziej boli jak się spada ze szczytu, no i w tym momencie jest tak samo. No co, jest 1-1, no i myślę, że musi być w takim układzie trylogia. Dominik, z tego co z nim rozmawiałem, co ona powiedział w klatce, też jest otwarty na trylogię, także no trzeba to wyjaśnić. No co, co mam powiedzieć, nie? Tutaj nie będę szukał jakichś wymówek czy coś, po prostu coś u mnie nie zagrało dzisiaj. To był Dominika dzień i tyle, on wygrał, no i trzeba teraz zagoić rany i wracać na salkę. No nie wiem, może coś też, rok czasu jednak nie walczyłem, trochę rdzy. No i wszystko tutaj się tak ułożyło, że może dzisiaj Dominik ma pas, a nie ja. Czy Dominik zaskoczył cię tym, że nie ruszył tak ostro, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że tak robi w pierwszych rundach, tylko raczej miarowo rozłożył siły na 5 rund? Nie zaskoczył mnie tym, bo oglądałem wcześniejsze jego wywiady, w których mówił, że będzie tutaj właśnie nie będzie się rzucał, no, tylko taktyki zdradził wywiady z taktyki, okej. Okay. Tak, tylko będzie dozował ten ogień, tak? No to no i tutaj dozował, także ja byłem na to gotowy, tylko po prostu jak wszyscy widzieli, no to po prostu nie byłem sobą i mój boks zawiódł, no bo jednak biję więcej technik w różnych płaszczyznach, dzisiaj biłem bardziej pojedynczo. No mówię, no to nie był mój dzień, nie chcę tutaj szukać żadnych wymówek, po prostu kurczę, jest 1-1, musi być trylogia. A poczułeś się zaskoczony tym, że to Dominik zaproponował, żeby zrobić trylogię? No bo jednak to się rzadko zdarza, że zawodnik, który wygrał, mówi dobra, zróbmy to trzeci raz, żeby było jasne. Wydaje mi się, że i Dominik i ja wiemy, że daliśmy naprawdę dobrą walkę, bo kibice zarówno jego i moim się podobało. Zresztą jak wszystkie walki w K1, myślę, że w cenie, no to no, myślę, że to jest top polskiego K1 w ogóle w Federacji FEN, tak? No to czy mnie zaskoczył? No nie zaskoczył mnie, no. Dominik, co mam więcej powiedzieć? Dominik, da ci rewanż, ty chętnie go podejmiesz. Pytanie kiedy? Ja jestem otwarty na każdą propozycję. Jak trzeba będzie, to będę gotowy i na następną galę, ale z tego co mi się wydaje, no to by ja, jeśli będą chcieli zrobić włodarze FEN-u, to albo we Wrocławiu, albo myślę w Lubinie, no bo nie wiem, no jeszcze jest opcja, żeby zrobić galę w Zgorzelcu, tak? Czyli w twoim rodzinnym mieście. No tak, dwa razy walczyłem na podwórku Dominika, to przydałoby się, żeby chociaż raz Dominik zawalczył na moim podwórku. No doping faktycznie, jeżeli chodzi o te podwórka, był cię niesamowity, zarówno jeżeli chodzi o twoje, jak i Dominika. No tak, ja akurat tutaj ukłon z mojej strony, w stronę moich kibiców, no bo mówię, zawsze stała grupa jeździ. I to taka dosyć liczna grupa, od 150 do 200 osób i to nieważne gdzie ja walczę, czy to jest Lubin czy Wrocław, podejrzewam, że jakby była Ostróda, to też by pojechało ze 150 osób, także naprawdę to są moi przyjaciele, którzy się też ode mnie nie odwracają po przegranych, tylko wręcz przeciwnie, jeszcze więcej osób jedzie na rewanże. Czyli kolejny argument za rewanżem, sprzedałbyś no tak naprawdę całą halę w Zgorzelcu pewnie. Jestem przekonany o tym, że jak gala by się odbyła w Zgorzelcu, to by wyprzedali do ostatniego miejsca. Mówiłeś wczoraj podczas ważenia, że myślisz o przejściu do MMA. To jest w tej sytuacji dalej aktualne, czy na razie chcesz odzyskać pas? Nie, no na razie tutaj stawiam sobie na celownik odzyskanie pasa. Ciężko, no teraz na gorąco ciężko tutaj debatować, bo to mówię, no strasznie to boli, jak się straci się taki tytuł. No i no, trzeba to jakoś przeboleć, odzyskać pas, no i wtedy będziemy myśleć, co tam będziemy dalej kombinować i modernizować. To wszystko od nas, wielkie dzięki. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.